SK Info. Będziemy chcieli zwiększyć udział transportu zbiorowego w ruchu ogólnomiejskim. I po to są właśnie parkingi typu Park and Ride, parkingi typu Kiss and Ride i nie mniej ważne Bike and Ride. To będą duże węzły zlokalizowane przy drogach wlotowych i w miarę blisko granicy miasta i duże parkingi, trzy takie duże parkingi powstaną przy drodze Męczenników Majdanka 1, przy ulicy Żeglarskiej 2 i przy Alei Karasińskiej 3 i te parkingi oczywiście będą połączone z pętlą komunikacji miejskiej, by móc wygodnie pozostawić samochód prywatny na takim parkingu i kontynuować podróż już w granicach Lublina komunikacją miejską. Drugim typem parkingu są parkingi typu Kiss and Ride, czyli parkingi polegające na podwożeniu pasażerów, którzy następnie korzystają z transportu zbiorowego. Takie parkingi będą praktycznie przy każdej z pętli, czyli z węzłów komunikacji miejskiej, które będą budowane, a przypomnę, że takie pętle będą budowane bądź modernizowane, bo część z nich istnieje. I mówimy tu o nowa pętla przy Alei Kraśnickiej, rejon ulicy Wróbla, ulica Osmolicka, ulica Żeglarska, ulica Droga Męczenników Majdanka, ale też Lalka, bo parking będzie już przy drodze Męczenników Majdanka, a przy ulicy Lalka pętla komunikacji miejskiej, ulica Zbożowa i ulica Granitowa. To są te pętle, które przejdą modernizację. One się będą nowe, duże pętle. Te, które istniejące, czyli Zbożowa i Granitowa, będą powiększone o nowe stanowiska dla pojazdów komunikacji miejskiej, powiększone o stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych, jeżeli chodzi o komunikację miejską, i wyposażone w parkingi od 3 do 6 w zależności od lokalizacji aut, czyli parkingi typu Kiss and Ride. SK Info.